Myślisz, że mogą nas zaatakować kosmici? Bardzo możliwe. Uciekajmy stąd! Moja mielonka! Oh my God! Oto dwie główne bohaterki filmu Kosmiczna Inwazja, Wiktoria Bałdyga oraz Noemi Łakatosz, które znacie z filmu Poznań 2012. Wiktoria, jak się współpracowało z filmem na filmie? Na filmie robiłam praktycznie to, co cały czas kazał mi delfin. Co będziemy robić? Zakupy! Oto jeden z głównych bohaterów filmu Kosmiczna Inwazja. Szymon, co było najtrudniejsze w nagrywaniu tego filmu? Współpraca z delfinem. Patrzcie na tą Nemo, Nemo, co to w ogóle jest? Ej, a te włosy ma jakie tej... Czarne. Dobra, a następne pytanie to... twoja postać, jak ona była? Co on takiego wniosku do filmu? Postać była leniwa. Dosyć nieodpowiedzialna. Okej, a ten pistolet to skąd? Ze śmietnika. I no w sumie co więcej powiedzieć. O, to nara. Praca na planie była fajna, było nam bardzo śmiesznie. Nie takie. Ej no, nagrywam! Najtrudniejsze było to, że niektórzy się nie potrafili zebrać w kupę i nikogo nie było jednego dnia, nie było Szymona, bo... Byłem na treningu. Tak naprawdę był po prostu sobie w domu i nie chciał się dupy ruszyć, żeby wyjechać. Lola! Najzabawniejsza była sytuacja w windzie, kiedy na mnie mi się pytała, czy mam tą gumę. A ja po prostu nie mogłam powiedzieć, że nie, bo nie mogłam opanować na tego śmiechu. Masz gumę? Szymon, jak to się stało, że grałeś w tym filmie? Zaprowadzałem Wiktorię na Plac Wolności, a ten już miał przygotowany dla mnie scenariusz i nie wiedziałem, o co chodzi, i tak się znalazłem. Dziękuję. Jaka scena najbardziej się tobie podobała? Na Placu Wolności. A moim zdaniem najlepsza była scena, kiedy byłam z Wiktorią przy browarze. Co? No właśnie to. Pożarli wzrok. No a jak? Oh my God! To była trochę męcząca, bo delfin... Łykał ekstazy. Też. Ja nie mam zamiaru przeprowadzać tu z panem wywiadu. Nie pójdziemy! Dogadać się do z delfinem! Do galerii M1! Oto dwie, która scena była najlepsza? Najlepsza? No. Żadna.